Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Pod takim hasłem odbyła się olimpiada szkolna mająca na celu sprawdzenie, co uczniowie wiedzą o systemie emerytalnym. Olimpiada przyciągnęła rekordową liczbę uczestników. Wiedzę tą uczniowie zdobywali podczas 4 lekcji, które były prowadzone zarówno przez pracowników ZUS, jak też przez nauczycieli, przez pedagogów. Ten pierwszy etap, etap szkolny, odbędzie się jednocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału w olimpiadzie. Uczniowie odpowiedzą na 20 pytań i najlepsza trójka, oczywiście jeżeli zdobędą wymaganą liczbę punktów, najlepsza trójka będzie reprezentowała szkołę już na etapie wojewódzkim jako zespół, jako drużyna. Uczniowie musieli odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak: kiedy powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i co to jest FUS? Na odpowiedź mieli 30 minut. Dostawaliśmy specjalnie zrobione książki pod tą olimpiadę. Mieliśmy spotkanie z pracownikiem ZUS-u, z dyrektorem chyba jakimś. Nie bardzo ciekawe te książki były, nawet dobrze były przygotowane. Było w tym dużo informacji. Wiadomo, że ubezpieczenia społeczne wywołują w społeczeństwie niesamowite emocje. Bardzo wiele mówi się o emeryturach, o wysokości emerytur, o nowym wieku emerytalnym. Więc dobrze, że już młodzież tym się interesuje, że nabierają doświadczenia, co ma wpływ na przyszłe uposażenie emerytalne, co ma wpływ na wysokość emerytury. Interesują się tym, widać to po sali, gdzie w tej chwili chwilowo brakuje nam miejsca, żeby wszystkich chętnych uczniów zainteresowanych olimpiadą ZUS po prostu umieścić. Temat bardzo ważny, aktualny dla każdego, dla emeryta, dla pracującego, także dla uczniów.